Hej, Cianka, z tej strony muzyka TV. Witam Was serdecznie kolejnej reakcji na kanał Teraz mijam Ady Channel. Sprawdzimy sobie, co tutaj Adis gotował. Wpadło to na kanał Rafiego, wielkie, wielkie pozdro. E, mamy dzisiaj 18 lutego, godzina 15. Wpadło to wczoraj, albo wczoraj Nie jestem teraz tak naprawdę przekonany. Ale dużo osób, znaczy, dużo osób nie pisało w sumie ten kawałku. Ale szedłem sobie z ciekawości w komentarze w tym kawałku. Akurat jest tak krzywo, trochę, okej. Okay. Wpadłem sobie w komentarze poczytać generalnie, co tam. I pisało, że dużo refleksji. Generalnie dużo do też ktoś mi pytał, pisał, że star, stary styl Adisha, etc., etc., więc sobie sprawdzimy. Dzisiaj jestem trochę refleksyjny, ty widzicie ja tak stałem. Jestem takim kurwa myślicielem, tak siedziałem, sobie przed chwilą zamówiłem pizdę, sam myślałem o różnych rzeczach. No i co? Przejdźmy do oglądania, dajcie suba lajka i komentarz. I kurwa, lecimy z tym, jak Addish Tunnel, let's, let's go Ogólnie taka jedna jeszcze taka życiowa rzecz, że czuję się totalnie komfortowo ostatnio I cieszę się z, z tego co mam i doceniam wszystko to co mam i po prostu czuję się dobrze w życiu Wiecie co chodzi? Czuję się w dobrym miejscu, jakbym żył tak jak teraz żyję do końca kurwa życia To naprawdę byłoby mi dobrze, nie? Dobra, lecimy Mam nadzieję, że u was też jest dobrze i lepiej Liczę na was I pamiętajcie, że jesteście ważni Jeśli nikt wam jeśli tego nie powiedział ostatnio Fajny beat Taki kurwa misterius, nie? Tajemniczy taj przyt. Ye, je, 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 Let's Lecą dni, potem lata to rutyna, czas nie zmienia się. Patrzysz się przez tunel, jest tak długi i nie kończy się. Czujesz się jak robot od miesięcy nie rozwijasz się. 8 godzin na to pilot, to tu robisz, tracisz się. Masz plana jest lewasz. Kurwa, no, bardzo wiele razy i bardzo dużo przypadków, kurwa, e, jest bardzo dużo case'ów, e, że ktoś ma depresję, smutek, kurwa, e, niespełnienie czuje z uwagi na to, że musi 8 godzin nie bać w robocie, bo nie ma tak naprawdę inne, innej alternatywy, e, ale wydaje mi się, że każdy ma jakąś alternatywę, więc jeśli chodzisz teraz na 8 godzin do pracy, robisz, co ja też robię po 8 godzin, teraz czasami mniej, ale robiłem 8 godzin przez cały praktycznie czas, It's okej, okay. jeśli umiesz sobie zrobić miejsce i pamiętaj o tym, że w dniu jest kurwa 24 godziny, wystarczy śpisz 6-7 godzin, może 8, żeby było zdrowiej, to nadal masz kurwa te 8 dodatkowe, które siedzisz w robocie na to, żeby zrobić coś więcej, nie? Wiecie co chodzi, nie zamykajcie też głowy na to, że kurwa muszę iść do roboty i chuj i później sobie piję piwo i dospać like? Jeśli macie jakąś zajawę i chcecie kurwa więcej, nie chcecie być jedynym kurwa z całego tłumu. E, który nie chcecie być taki sam jak każdy kogo mijacie tam na ulicy czy, czy mijacie w pracy czy widzicie i macie takie w środku bo to, to musicie mieć takie uczucie no ja takie coś miałem zawsze że mówię kurwa no nie mogę robić te 8 godzin codziennie przez całe życie no bo kurwa wolałbym umrzeć kurwa próbując niż e, jebać te 8 godzin i żyć w takim przekonaniu że muszę to robić i robić i robić i robić wiecie o co chodzi jak macie w środku taką czutkę kurwa że ja muszę zrobić więcej, czuję, że stać mnie na więcej, to to zróbcie. i Wszystko da się pogodzić, tak szczerze. Naprawdę wszystko da się pogodzić. Eee, może w mniejszym stopniu na początku, może ciężej to czasowo. Później powiedzmy odbić, jeśli coś Ci sprawia przyjemność i czujesz że w tym siłę odbić od jednej rzeczy mniej, bardziej do drugiej, bardziej się przekonać, o co chodzi. Takie rozgraniczenie obowiązków e, zależnie od tego, w jakim, na jakim poziomie generalnie zajawy czy czegokolwiek co robicie, się znajdujecie, nie? To jest zajebiste. E, więc nie, nie wychodźcie założenie, że jak jebiecie po 8 godzin w jakiejś chujowej robocie, której nie lubicie, to nie ma dla was ratunku. Zawsze jest, zawsze jest wyjście, zawsze jest droga i zawsze możecie kurwa cokolwiek zrobić. Tylko to jest wszystko w was siedzi, nie? To wszystko siedzi w was. Decision making. Decision making, kurwa. To że po pracy przychodzisz i robisz coś, albo przed pracą stajesz wcześniej i robisz coś, a, a nie to, że po pracy przychodzisz, kurwa, alisz chuja i później narzekasz, że jesteś smutny, jakby Zacznij, kurwa robić po prostu, a ten smutek odejdzie, gwarantuję Wam to, ja też kurwa, pracowałem, przychodziłem do domu i chodziłem spać, tylko nie wstawałem, tylko żeby iść spać znowu, nie? Wiesz o co chodzi? Ale to nie jest klucz. E, odkąd zacząłem robić więcej, kurwa, odkąd zacząłem mieć zajawy, pasje, itp., itd., wiesz o co chodzi, ludzie mi pisali jakieś tam miłe rzeczy, wspierają mnie, dalej mnie wspierają, będą wspierać pewnie, od razu jest, kurwa, lepsze uczucie z tym wszystkim i naprawdę, e, wszystko wam przeminie. Ja też myślałem, że jestem wpierdolony w i czy nigdy nie mam psychologa, nie wiem, czy, czy tak jeszcze nie. Ale też byłem w tym miejscu i też kurwa borykałem się z tym, ale pewnego dnia mówię, nie no chuj w to, robię i spróbuję, jak mi nie wyjdzie trudno, zrobię inną rzecz, nie, wiesz o co chodzi, więc nie zamykajcie swojej głowy na to, że jak jesteście w jakimś miejscu, to na no zawsze tam będziecie, bo... To, że się ruszycie, to też tylko wejdź z waszej głowy. Wiecie o co chodzi? Tylko róbcie, trzeba robić. Wie na co czekasz? Czujesz się spełnieniem, masz depresję, mówi lekarz. Przepisał ci receptę, już na pracę nie narzekasz. O tumanionym gołodu, to pomaga ci nalegasz. A problem wciąż istnieje, codziennie rościsz w siłach. Tabletka cię rozumu pozbawiła. Ta jedna twoje serce zabroziła. Uh. Niepewność twoje marzenia udusiła, Skończył wszystko się rozłożenie. Niepewność twoje marzenia udusiła, ja yeah, to kurwa actually so true man. Serio, to są takie fakty to są. Na chuj wam to niepewność kurwa, i mnie to rozpierdala na przykład. Generalnie problem overthinkingu i takiego myślenia, czy coś zrobić, czy nie. Ja też byłem w tym miejscu, ale jeśli ty oglądasz i myślisz za dużo o jakichś rzeczach, to rób rzeczy, żeby tak nie było, a nie, że kurwa, to, że myślisz. zapamiętajcie to sobie na zawsze dzisiaj. To, że myślicie o czymś... Że myślisz o czymś, że co chodzi, że myślisz, kurwa. Mogę zrobić to i to i to. Nie zmieni tego, jak będzie na końcu. Nie będzie innego rozwiązania przez to, że myślisz, kurwa. Jeśli ma się coś stać, to się to stanie. I chuj Przestańcie tyle myśleć, kurwa. I zacznijcie robić. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Wy mówicie, aha, on pewnie nigdy nie miał takiego problemu, jak ja też miałem. Też, kurwa, siedziałem przybity do poduszki, kurwa, i myślałem, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej? Zamiast zrobić. Wiesz, o co chodzi. Róbcie, po prostu, kurwa, róbcie. I na pewno będzie lepiej, gwarantuję Wam to, że będzie lepiej. Po prostu trzeba robić, trzeba walczyć, trzeba działać, trzeba stawać, trzeba być systematycznym i napierdalać. Po prostu tyś ma taką. Mm... Wydaje mi się, że w aktualnych czasach niepopularną opinię, którą tam głosił na story czy gdzieś, bo ja widziałem, co on tam mówił, ale ja się z nią zgadzam, może nie w pełni, ale się zgadzam, że on mówi, że e, depresja wam minie po tym, jak staniecie z łóżka i zaczniecie działać. Dużo, kurwa, głów 21-wiecznych, twitterowych powie, co mam pierdolić, depresja is a real problem, ja wiem, to jest real problem, okej, okay. ktoś może mieć depresję, ktoś ma depresję, ale mniejsza skala tych problemów fizycznych będzie, naprawdę to zauważycie. To, to może brzmi głupio dla was, jeśli jesteście. E, jeśli wychowujecie się w tych czasach, wiecie, problemy psychiczne, nie, nie można ich e, minimalizować i w ogóle, ale naprawdę ta taka ulga i ta taka radość z życia naprawdę wam przyjdzie, gdy będziecie robić coś szczęśliwego. Adyś też mówił, że cały dzień leżycie w łóżku, to skąd ma przyjść wam te szczęście, jak nawet nie wiecie na słońce, nie, wiem, pokopać piłkę czy cokolwiek. No i to też jest prawda. Generalnie te. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że problemy psychiczne ee, nie wszystkie oczywiście, ale na pewno procent, który wpływa na to, że macie problemy psychiczne, wpływa tylko i wyłącznie z waszych e, rozwiązań i z waszych tam wyborów życiowych. Wiecie o co chodzi? Ja się, ja się nie dziwię, Ja na przykład teraz w tym miejscu jestem i ja się nie wie, że ja miałem problemy, skoro ja nie wychodziłem z łóżka, kurwa. Miałem pracę zdalną, bo do kąpa do łóżka, do kąpa i do łóżka. No to kurwa, gdzie ja miałem mieć szczęście? Nie wiem, otwierając skrzynki chcecie, że kosa trafiła, własne wow, szczęście. Albo obstawiając kupon, że wygram pieniądze? Jakby wiecie o co chodzi, nie? Wszystko od was zależy, od was kurwa. Nieważne czy jesteś kurwa głupi, głupszy, kurwa inteligentny, mniej inteligentny, czy nie masz jednej ręki, kurwa nogi, jednego ucha, nie słyszysz, nie widzisz jakby. Wszystko zależy kurwa od was, w jakim miejscu się będziecie znajdować. I musicie o tym pamiętać, że kurwa życie to jest kwestia wyborów, nie? Szarotfałki, Pamiętajcie o tym. Serio pamiętajcie o tym zamrosiła Niepewność Twe marzenia udusiła Kończy wszystko się rozlało, głowę wreszcie pojebało Myśli w jaki sposób skończyć, by jak najmniej bolało Nie no, rozumiesz skąd ten ból Chciałbym żeby już przestało Sam se wykopałeś grób Nie robiąc co cię spełniało bo... Przejdźfux kurwa Sam sobie wykopałeś grup robią rzeczy, które... Czekaj, jeszcze raz, Czekaj. sam sobie grup? Ból, chciałbyś, żeby już Sam wykopałeś grup, nie robiąc co cię spełniało. Nie robią, co cię spełniało, no tak. No i to jest prawda. I też mi nie w tych komentarzach, że ja nie mogę robić, bo muszę chodzić do szkoły, pracować, wszystko się da robić, kurwa Prawdziwy kurwa, ziomek, jak to nie wiem, robi bity albo nie wiem cokolwiek, to pierwsze coś do głowy weźmie laptopa i na przerwie będzie kurwi bity, kurwa w swoich sławkach, nie? Wiesz o co chodzi? Błędne koło pierdolone i to do tego prowadzi, naprawdę. Ja też byłem na skraju emocjonalnym, bo gdy jesteście w tym miejscu, wy nie widzicie tak naprawdę. E, nie macie perspektywy innej niż tak która siedzi w waszej głowie. nie potraficie spojrzeć na siebie z boku. Nie macie nikogo, bo nie wychodzicie do ludzi. Z nikim nie rozmawiacie, bo macie myślenie, że to wy wiecie, kurwa, najlepiej. a to tak nie działa. To tak po prostu nie działa. Wiecie o co chodzi? E... I tak naprawdę tego kopanie swojego dołu, swojego grobu, kurwa, do którego sami wchodzimy po malutku. To jest tylko i wyłącznie wina naszej, kurwa, naszego takiego lenistwa i takiej flegmatycznej posta 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 postawy życiowej, wiecie o co chodzi? Taki pomału, pomału, tu nie, tu mi się nie chce, tu nie zrobię kurwa. Bardzo fajny numer, tak że bardzo fajna liryka i totalnie się utożsamiam z tym tekstem, bo też byłem w tym miejscu, wiecie o co chodzi? Jak już będzie byli, jak, jak już w tym miejscu i wyjdziecie z tego miejsca i będziecie w jakimś kurwa innym stejcie, będziecie gdzieś wyżej, cokolwiek, to zobaczycie, że tutaj są prawione, pierdolone fakty. Wstyd się przyznać, ale lenistwo i taka kurwa flegmatyczna, i taka flegmatyczna aura wokół nas, to naprawdę jest coś, za co my tylko wyłącznie odpowiadamy, i to my wpierdalamy się w ten przysłowiowy grup. I to jest kurwa prawda, i to jest feks. Dosyć czasu zmarnowałeś, pora zrobić małe zmiany Małe zmiany O Jak nie da siebie, to dla mamy Tu dla mamy Uwa do góry my to mamy my to Live mamy. story moje to jest na tym numerzełem się marzeń nie dni, potem lata to ruty, na czas nie zmienia się Patrzy się przez tunel, jest tak długi i nie kończy się Czujesz się jak robot od miesięcy nie rozwija się Osiem godzin na to pilot, to tu robisz tracisz. Masz yeah, plana jest lewasz, chuj wie na co czekasz. Czujesz spełnieniem, masz depresję, mówi lekarz. Przepisał ci receptę, już na pracę nie narzekasz. O tumanionym ból, to pomaga ci nalegasz. No tak? Zajebisty numer. I pamiętajcie, tak jak tu nam Adiż. Jak nie dla siebie, to kurwa dla mamy. Albo dla taty, albo dla babci, albo dla dziadka, albo dla dziewczyny, chłopaka jak masz, ziomek, albo dziewczyny jak masz, do kogokolwiek, kurwa. Jak już nie chcecie, jak siebie już nienawidzicie na takim stopie, na taki stopniu to dla najbliższych. Myślicie, czemu ja zawsze mówię, że wszystko robię dla mamy, bo tak kurwa jest. That's the shit. That's the shit. Zajebisty numer i zajebista, zajebisty przekaz tak naprawdę. Kurwa, się trochę rozgadałem, 12 minut prawie. Dobra, chuj z tym. Eee, Pozdradisz, zajebisty numer. Eee, tam muzycznie w sumie nie za bardzo się skupiałem, nie za bardzo się wsłuchałem, bo bardziej jakby miałem fokus kurwa minded, byłem na, na tekście, ale zajebista rzecz i w chuj mi się dobrze tego słuchało i totalnie się podpisuję pod wieloma słowami twoimi. Na tym, na tym numerze sobie z wszystkimi, no może nie z wszystkimi. A chociaż nie, musimy jeszcze raz te storki zobaczyć, to co on tam mówił, ale ja bardzo szanuję Adisza i bardzo szanuję to, co on robi, że jakby zdaję sobie sprawę, że słuchają, słuchają go zagubione dzieciaki. Tak samo ja sobie zdaję sprawę, że mnie oglądają ludzie, którzy potrzebują tak naprawdę pomocy i też staram się wam przekazać jakąś warstwę motywacyjną, czy powiedzmy refleksyjną z, z jakichś tam moich przeżyć życiowych i jakby mam z tyłu głowy. Że mogę Wam pomóc i to co pokazuję, czasami, żeby Was rozbawić, też jesteśmy śpieszny, żeby po prostu poprawić Wam humor. Wiem, że to też jest potrzebne. Ja też w gorsze dni potrzebowałem kogoś, żeby mnie rozbawił Ktoś, kto by sprawił, że się uśmiechnąłem. Eee, więc też cieszę się, że są tacy ludzie jak Adisz, eee, którzy mają tak naprawdę świadomość. Że mogą być jakieś kurwa, kinda role modelem, idolem, autorytetem dla kogoś, kto jest po prostu zakubiony. I bardzo się cieszę, i bardzo szanujcie takie osoby, które dają o ciebie więcej, a nie tylko są kurwa supem, e, industry plantem, influential, kurwa rzeczą. Szacunek do takich ludzi i bardzo się zawsze cieszę. I też chciałbym powiedzieć dla wszystkich influencerów, jeśli ktoś to ogląda, jeśli jesteś influencerem, miej ten realny influence na osoby, które cię oglądają i cię kurwa śledzą, bez nich nie byłoby ciebie, i miej. Chociaż chwilę, jeden dzień w tygodniu, żeby pokazać im i powiedzieć im, że są ważni i tak naprawdę powinni robić to, co chcą robić i po prostu zdać sobie, zdać im sprawę, że mogą więcej. Wielka miłość.